No to było tak, że po prostu mam, wiesz, no straciłem pracę. Miałem już po prostu resztki pieniędzy. No i po prostu mam, wiesz, no szłem ulicą normalnie, po prostu, no nie wiem. Może po prostu oni, wiesz, raczej, no oni są do tego szkoleni, oni widzą po osobach, oni jeżdżą po prostu, wiesz, po miastach i patrzą na osoby, które są przygnębione albo coś takiego, które potrzebują jakiejś pomocy, no nie? I on do mnie podjechał, normalnie był sobie tam, nie? Cygan. No i spytam cię, że nie wiem normalnie, gdzie tu mieszkają Romowie, nie? Wiem, o to mówię, że no to tutaj będzie ciężko, no nie, żeby tu Romowi mieszkali. No i on ten spytał się normalnie, a co tam mam normalnie ten skuteczce, nie? I mówię, no kurde, co mam? No światło nie dopitą, no nie? No to on się zaszkał, mówi, poczekaj chwilę normalnie ten. No i wiesz, zaparkował samochód, wyszedł z samochodu, ta dziewczyna się była normalnie w środku. Ta dziewczyna to była cyganka też, czy Polka? Ona nie była cyganką, ona była Polka. I poszliśmy na mańko tam, no i mówi, chodź, kupię ci dobrą flaszkę. No i poszliśmy do sklepu, normalnie ten, wiesz, w sklepie mi pokazał i mam to równia, że płaci. Jak ty dęce powiedział, normalnie ten, najlepszą i największą flaszkę poproszę, no nie? Mhm. Pokazał mi te pieniądze, tam kilku zamiast tych pieniędzy, to wszystko. No i kupił mi tą flaszkę, no mój dom i mówi, chodź pogadamy, no nie? Czy już te pieniądze to jest też takie flash money, żeby ci po prostu strzelić tym? Bo no, żeby zainteresować po prostu, no nie? Wierzył, że przy nim będziesz w stanie zarobić kasę, tak? No dokładnie, to wiesz, takie mamy coś takiego, jeżeli ktoś ci pokazuje, że ma pieniądze, no to ci informuje tym, no nie? To znaczy, że ma te pieniądze, zgadza się? No to pogadaliśmy sobie, mówi, że ma dla mnie pracę w Niemczech, normalnie ten atrakcyjną i tak dalej, i tak dalej. No to mówię, no to okej, okay, no to zgadzam się. A zapytałeś, co to za praca? Nie pytałem się, co to za praca. Czyli co, ci było wszystko jedno, no tylko potrzebowałeś kasy, także w ogóle miałeś wyłączony jakiś instynkt samozachowawczy? Po prostu, wiesz, no zaproponowałem duże pieniądze, no to mówię, no to puszczę, no to zgodzę się na wszystko, nie? No i czy pojadę do Niemiec, no nie? No ale to poszli do mnie, do jego samochodu i z bagażnikami wyciągnął ten telefon z numerem. To był niemiecki numer, czy polski? I polski, i niemiecki. Miałem dwa numery. No on powiedział, że jest normalnie go pracować, kazał do siebie mój trzech. No i pojechaliśmy do marketu po prostu, no najbliższego marketu, po prostu wiesz, on się sam się mnie spytał normalnie, czy po prostu wiesz, gdzie to można sero zrobić, no nie? Mhm. No i co chciał skserować? No i po prostu chciał ten dowód skserować, no nie? On powiedział, że ja bym mu tam gdzie z pieniędzmi albo coś takiego normalnie potem to, no że musi mieć takie ubezpieczenie. Ja mu zrobiłem serotę dowodu. No i po mnie powiedział, że tam tu mam normalnie te 300 zł, że ma się zabawić przez sobotę. Mam mu ten po prostu, jak już telefon się naładuje, to mam do niego zadzwonić. Że tam jest numer wpisany i po prostu mam do niego zadzwonić na ten numer i po prostu mu potwierdzić, że ten, że to jest aktualne, no nie? Przyszedłem do domu normalnie, nie, no uruchomiłem ten telefon i po prostu dałem znać normalnie, że jestem pod tym domem aktualnie i tak dalej. No i potem zadzwonił w sobotę wieczorem. Dzisiaj pytał, czy wszystko okej, okay. Bawisz się, mówię tak, normalnie, że wszystko okej okay, i tak dalej. No i w niedzielę normalnie ten zadzwonił do mnie i powiedział, że mu się pojawi na dworcu, nie? Na pewno. Dał mi pieniądze na bilet, no i powiedział, że mógł sobie dojechać do... I potem z bo to już było z przesiadką, bo pociągiem jechać, nie? Jak byłem już no, no tam mnie wpuścili, tylko mi zmówili taksówkę. Przyjechała taksówka, zaniosła mnie tam na miejsce, tam do tego hotelu, w którym mieszkałem przez pierwsze dni. No oni jechali za mną i po prostu usiedział w samochodzie, a kobieta poszła ze mną i zobaczyłam za tego to za parę dni. Do prostowania, ten wyszedł sobie na spacer i tak dalej. I dzwoni do mnie i mówi ten, gdzie jestem? Ja mówię, no tu i tu, mniej więcej, o nie?
mówię, a czemu masz ten czapkę normalnie źle założoną, no nie? No i mówi, nie odwracaj się, mówi, bo ja ci cały czas obserwuję, ale się nie odwracaj. Mówi, że jesteś cały czas pod obserwacją. Mówi, ja wiem, gdzie ty jesteś i cały czas cię obserwujemy, no nie? No i potem po dwóch dniach normalnie ten przyszedł gościu, który miał być moim kierowcą. I cały czas nie wiedziałeś, co to za praca? Nie, cały czas nie wiem, co to za praca. No i mówi, no, kurczę, mówi, chodź, napijemy drinka, nie? To no Mancigan, czy Polak? Polak. On się zaczął źle czuć, po prostu. Jak się zacząłeś czuć? Co ci było, mdłość, czy co? Nie, no po prostu, wiesz, czułem się taki odurzony. Czyli musieli mi coś dodawać do tego. No i potem pojechaliśmy do Niemiec. No i on cały czas normalnie mi dawał jakąś kolę, coś tego. Otwartą puszkę. Cały czas mówi, napij się koli, napij się tego, tamtego i tak dalej. No i cały czas się czuł taki odurzony potem. Na duszach byłem taki odurzony, no to mi powiedzieli, że będę chciała jako męska prostytutka. Dostanę 10%, normalnie wszystko i tak dalej. Jak nie będę pracował, to wiedzą, gdzie mieszkam, mają chcę mojego dowodu osobistego i nie zajebią. Zajebią mnie i moją rodzinę. Mówią, że nawet nie zajebią mnie, tylko zajebią moją rodzinę, gdzieś bardziej cierpią. A ile ci ludzie płacili za ten seks, ci faceci? 250-300 euro. Czyli dostawałeś 25 euro za jedno bzykanie, tak? No tak. No dobra, i jak ten pierwszy raz wyglądał? Mój opiekun, ten kierowca mnie zawiózł mojego klienta i... To był blok, dom, co? Nie, to był ten, to był domek. To były zazwyczaj bogate domki takie, wiesz, jak w Niemczech są domy takie. No, to nie było jedno rodziny. To były bogate domy. No dobra. I zawiózł cię i co? Wszedłeś tam? Ty się normalnie wysławiałeś? Czy bełkotałeś? No po niemiecku żeś nie mówił, tak? Czy mówiłeś po niemiecku? Jak się komunikowałeś? Nie, nie mówiłem po niemiecku. Gdzieś na mili coś tego normalnie tam, no. Starałem się porozumieć. No i wszedłeś i jak to wyglądało? Co ten facet ci powiedział? On cię zaczął rozbierać? Nie, coś tam mówił o mnie po niemiecku, normalnie po prostu i ten. Kazał mi się po prostu normalnie rozebrać. Pokazywał mi, bo wiedział, że nie umiem normalnie potem po niemiecku. No to mi pokazał, że... Mam się rozebrać, normalnie mam mu się wyciąć i... No i po prostu mnie gwałcił, no. Pamiętasz jakiś przy tym odurzeniu czułeś ból, czy ten on wziął jakąś, nie wiem, wazelinę, jakiś żel i tak dalej, czy miał prezerwatywę, czy nie? Nie, nic nie wziął, ani żadnej prezerwatywy, ani żadnym żelubiem, ani nic. No czułem ból, no. Poczułem to po prostu. Gdzie byłem odurzony narkotykami, ale poczułem ten ból. Po prostu, no, zwrócił się mnie po prostu, no nie wiesz, no. I po prostu, no, spuścił mi się do środka i... On sobie stał normalnie ten, bo tam stętą i tak dalej, no. I poszedł normalnie ten po pieniądze i po prostu, no, ja się ubrałem, zapłacił mi, no i poszło. A ty wcześniej w życiu miałeś jakiekolwiek inklinacje homoseksualne, czy byłeś hetero? Wiesz co, zawsze sypiałem z kobietami, ale po prostu wydaje mi się, że w wieku 12-13 lat zostałem zgwałcony przez albo ojca, albo dziadka. Bo nie pamiętam, co to był. W domu było dużo alkoholu, nie? Mhm. Było dużo takich imprez, normalnie wiesz, takich weekendowych. No ale to co, cię w nocy przyszedł do ciebie do łóżka, czy jak ten gwałt wyglądał? No w nocy przyszedł pójść do mnie do łóżka. Ja udawałem, że śpiewam, zamknięto oczy, nie wiem, czy to był mój ojciec albo mój dziadek. No i po prostu ktoś mi zgwałcił. To jest tych osób. A spałeś na brzuchu, że nie widziałeś twarzy? Nie, na boku. I co, się położył ktoś za tobą? A, dokładnie tak. No i co? Nie płakałeś? Nie czułeś bólu? Czy w tej sytuacji byłeś w szoku, jak cię zgwałcił ktoś? Nie wiem, może byłem w szoku. Po prostu bałem się, wiesz, odezwać, ale cokolwiek zrobić. I miałeś zamknięte oczy?
Tak, miał zamknięte oczy. Postaram się otworzyć, no. Waszym byłem dzieckiem wtedy. Reagowałem tak, jak reagowałem. No i nigdy nie powiedziałeś o tym matce albo ojcu? Nie. Ja i moja siostra mieliśmy zakaz rozmowy, no mać siedzieli w domu. Po prostu ten, tak, mój ojciec dwa nie zrobił, tak nas manipulował, że no to właśnie było. Po tym pierwszym stosunku miałeś jakiś moment, że żeś no, przetrzeźwiał i zacząłeś mieć jakąś refleksję, zastanawiać się, co się stało i tak dalej? Miałeś jakiegoś doła z tego powodu? Nie miałem żadnego doła ani takiego, bo oni się starali po prostu o to, żebym ja był cały czas odłożony, no. Nie dawali mi takiej, wiesz, możliwości, żebym po prostu na moje ten, żebym logicznie myślał. No ale wróciłeś do pokoju wtedy po tym jednym razie, do tego hostelu? Tak, wróciłem z tym. Wróciłem z tym normalnie, z tym swoim opiekunem i dalej czekałem. No ze mną po prostu siedział normalnie ten mój opiekunie i on w pewnym momencie dostawał po prostu adres, pod który ma jechać. No i on tam po prostu zawoził. Ale ten opiekun cały czas z tobą siedział w tym hostelu? Tak, on cały czas normalnie pilnował. Co było w tej ofercie? W tej ofercie normalnie było to, że jeżeli ktoś szuka osoby do gwałtu, no to po prostu pewnie były wystawione moje zdjęcia. No i ile miałeś tych seksów najwięcej dziennie? No, chyba 8 albo 9. No i ile tak przepracowałeś jako ta męska prostytutka? Ponad 2 lata. 2 lata tam. 2 lata, 2 miesiące. Czyli miałeś... No... parę tysięcy stosunków z facetami, tak? No tak. Żebyś wiedział, że tak. I co, oni ci w większości stosowali zabezpieczenia guma, czy to był seks bez prezerwatywy? To było bez prezerwatywy. No a były też sytuacje takie, że nie wiem, no ktoś kurde sikał na ciebie, robił jakieś tam rzeczy bardziej związane z jakimś poniżeniem? Dużo facetów na mnie tam sikało. Nie wiedziałem co i co, no, ale były takie, że wiesz, tam przykładali mnie z tego. Na brzuch normalnie po prostu wiesz i kurczę i sikali na mnie, albo mnie do buzi sikali, albo coś takiego. Ale to były naprawdę normalnie ten, powiem ci, że to były stare, normalnie obleśne, normalnie typy niemieckie. Byli grubi, brzydcy. Na jakieś sytuacje zbiorowe były, czy nie? Trzech facetów i też było głośna muzyka, dużo alkoholu. Po prostu ja przyjechałem do tego domu, mnie tam przywieźli. No i ci faceci mnie po prostu brali jeden za drugim, no. I tam się śmiali, wiesz, no. Ktoś tam po niemiecku normalnie sobie gadali, śmiali się, wszystko i tak dalej. No i tak się nam zabawiali. A tego nie widzieli całe życie. Naprawdę. Liczyli po prostu na nie całe życie. Ja naprawdę normalnie, jakby się narażał się oni po walce, to lecić w kurę człowiekiem, żeby mógł normalnie żyć, ale to nie. To był dopiero początek normalnie krwiu. Ja już po prostu nie potrafię normalnie zwykłego życia ułożyć. A czemu byli okrutni? Co zrobili? No, tam mieszaliśmy tam normalnie na tej domówce, normalnie, bo wiesz, cygany na osłonie bili i tak dalej. Nie, pięściami, rogami. Ja jestem drogi po skórę, normalnie wyrobę na domanie dziecko i po prostu normalnie tam. Że oni byli normalnie dwa razy wyjściu ode mnie i dwa razy bardziej normalnie ten szerszy, no to po prostu mali ten, no używali przemocy. Byli tak, żeby po prostu mali, żeby nie było śladów. Byli po kostkach i... I po czym? Po genitaliach. Byłem
mi uległy, po prostu tam robiłem wszystko to, co. A po prostu ma nie było takie mowy, które moje, że potrafił sparwać żołnierz do pokoju i tak z nienacka, tak nagle, po prostu ma tam. Otwierali drzwi i zaczynali mi bić normalnie i po prostu mali tam. Tak za nic, dosłownie za nic. Wtedy mnie właśnie straszyli, że zabiję moją rodzinę i... No i jak ci się udało z tego wykręcić? Bo po prostu tam mój opiekun i tak dalej, nie? To oni sobie rozrobili imprezkę, zamówili sobie prostytutki, nie? No ja po prostu pogadałem i tak dalej. Powiedział, że idzie ze mną na papierosa i wydała mi pieniądze, bo wtedy na mnie to nie miałem pieniędzy przy sobie nawet. Wydała mi pieniądze, tam powiedziała, że uciekaj. No i uciekłem. Cóż, powiedziałem po prostu, że straciłem robotę w Niemczech, bo już nie ma tam roboty. Dość głodowo skończyłem i się sam przyjęła do siebie. I... A od tamtego czasu pijesz, czy nie? Nie, jestem po terapii alkoholowej. No a co z tymi narkotykami, z tym odurzeniem? To żeś tak bez problemu z tego wyszedł po takim czasie? No to przed pierwszy miesiąc normalnie, to myślałem, że mnie po prostu, wiesz, szlak trafi normalnie, no bo to, wiesz, jakieś miałem napady, kurde, wiesz, leków, padaczki, kurcze, tego wszystkiego i tak dalej, no bo to wiadomo, praktycznie przez prawie miesiąc, no to po prostu leżałem w łóżku i miałem myśli samobójcze, depresję, wszystko normalnie na rozumie. No a kiedy żeś się zdobył na to, żeby się z jakąś kobietą spiknąć po tym całym doświadczeniu? Ja nie potrafię po prostu, nie, tam, wiesz, kogoś pokochać. Po tym, co ja przeszłem, po prostu nie potrafię kochać. Ja po prostu szukałem takich kobiet, które potrzebują faceta i tyle. I wyglądało to na tej zasadzie, że po prostu, wiesz, no, gdzieś tam poznałem tą kobietę i tak dalej, nie? Gdzieś tam sobie tam szukałem, no bo na tej zasadzie, że po prostu, że tak musi być, no bo żeby sąsiedzi widzieli, żeby mama była szczęśliwa, żeby ojciec był szczęśliwy, że kogoś mam, no nie, i tak dalej. Ale po tego czasu normalnie tu przeszło, to ani jednej kobiety nie kochałem. A miałeś problemy z seksem z kobietami po tym doświadczeniu? No cały czas mam problem, dlatego siostra jest z kobietami. Ja mam obrzydzenie samo siebie, wiesz, przez to, co robiłem. Naprawdę. Myślę, że przez to, co zrobiłem, to nie jestem prawdziwym facetem i po prostu no nie odpowiada mi to. A masz jakiś w ogóle lęk czy wstręt przed mężczyznami dzisiaj? Jak to jest, jak obcujesz z nimi? Mam, nie lubię to patrzeć. Już po prostu, jak widzę, ma nie faceta rozbranego, no to... Nie lubię po prostu na to patrzeć. A ci cyganie kiedykolwiek się odzywali do ciebie, cię szukali tutaj, czy wraz z tą ucieczką ten temat zniknął? Szukali, ja wiem o tym, że jak uciekłem, no to oni szukali po oni stali pod blokiem, gdzie myśleli, gdzie ja mieszkam, bo nawet korzeni nie wiedzieli o tym, że ja po prostu jestem u siostry, nie wiedzieli, gdzie moja siostra mieszka. Dlatego, no skąd wiesz, że stali? Od kolegów, od znajomych. Pytali się o mnie. A komukolwiek o tym mówiłeś? Nie gadałem o tym nikomu. No a ci cyganie tam też stosowali jeszcze jakąś taką przemoc poza tym, co mówiłeś, z tymi sterydami? Czy to była sytuacja takiego wsiadania psychicznego, że przez to właśnie, że ci mówił, że masz się zwracać szefie, że to było takie po prostu sprowadzenie cię do zdominowania, żebyś się czuł, wiesz, nikim w relacji z nimi. No nie działam na tej zasadzie, po prostu, wiesz, wyszukują normalnie osób, które gdzieś tam mają jakieś problemy albo coś takiego. Zagadują, wiesz, pokażą, że mają dużo pieniędzy i tak dalej, mnie taka osoba normalnie pójdzie, a nie to nie, wtedy. No i po prostu i wychodzą. Nie wiem, jak to teraz normalnie wygląda z nimi, bo jest ten koronawirus i granice są zamknięte, gdzieś tam sprawdzają dowody osobiste i tak dalej, nie?
A tych facetów było więcej, którzy byli tymi prostytutkami? Wiesz, jak ile oni takich osób mieli jak ty? Dużo, naprawdę dużo. Ja na jednym normalnie domku to mieszkałem normalnie 6. Po prostu masz pokoje dwuosobowe i swój opiekun mieszka z tobą. I po prostu oni starają się robić tak, żebyś ty nie miał kontaktu z tymi osobami, które mieszkają na tym domku. I co ty w ogóle, jakiś miałeś też wtedy przy tych narkotykach, jadłeś normalnie? Nie miałeś żadnych problemów zdrowotnych? Nie było sytuacji, żebyś się rozchorował i nie mógł pracować? Już pod tym podpunkcie normalnie ci powiem, że już organizm wysiadał. Już fizycznie się źle czułem, bo to już miałem, wiesz, już miałem zaburzenia normalnie z jedzeniem. A ze spaniem nie miałeś problemów? Nie miałeś tam jakichś stanów lękowych? Ja przez w sumie te 2 lata normalnie to praktycznie manie nie potrafiłem usnąć, że nie byłem na głowicę albo coś takiego. Takie miałem takie, wiesz, lęki psychiczne i tak dalej. A jaka była najgorsza rzecz, którą musiałeś zrobić tam w tym czasie? Dla mnie to było najgorsze, że manie to było w largu. Naprawdę. Po prostu właśnie dusiłem. Nie umiałem zapłacić od tego, po prostu dla mnie to było najgorsze, co mogłem zrobić. Większość to chciało tylko po prostu normalnie je zgwałcić. Ja mam po prostu dziecięcą urodę i wyglądam bardzo młodo, a jak dziecko praktycznie normalnie i może im się to właśnie podobało. Zdjęcia też mi robili moje, nago i tak dalej. A ci cyganie ci zrobili zdjęcia nagie, tak? Tak. I uważasz, że na tej podstawie wszyscy ci klienci, do których trafiałeś, byli tak brutalni, odgrywali te sceny gwałtu? Tak. Jestem tego zdania, że tak, że przez to, że przez tą stronę internetową po prostu mnie tam napisali coś, że jestem osobą, która po prostu mnie tam chce gwałtu, znaczy chce gwałtu, która się zgadza na taki gwałt i to myślę, że tak, że oni właśnie takie normalnie ludzie jak ja wyszukiwali po prostu normalnie. No i taką rolę spełniałem. Jak ja się z tego zwolniłem, to wiesz, ta, wiesz, ta prostytutka uratowała, nie? Ja myślę normalnie, że wiesz, że jestem wolny już, że po prostu jakoś to będzie wszystko tak dalej. No. Wtedy sobie nie zdawałem sprawy, że to się dopiero zaczną problemy pod tym. Ja to wszystko ze mnie zejdzie, ten alkohol, te narkotyki, potem wiesz, lęki nocne. Chyciłem jakiegoś doła, po prostu na mnie ten stwierdził, że nie chcę już z tym żyć, normalnie to co przeszłem i tak dalej, że po prostu wiesz, nie mam się komu po prostu ten psychicznie wygadać. Bo po prostu ani o swoich problemach nie mogłem powiedzieć, ani rodzinie, ani nikomu. Nie chciałem wiedzieć o to, że byłem na skupce tutaj. No i stwierdziłem, że sobie skończę życie, no nie. No i wziąłem po prostu moje kabel normalnie z przedłużacza i zawiązałem na klamce z jednej strony drzwi. Złożyłem normalnie przez drzwi normalnie kabel i po prostu zawiązałem pętlę normalnie ten na szyi i stoją na taburecie. Przepraszam, nie na taburecie, na kubie. No i zacząłem się mordzić, po prostu powiedziałem ojcze nasz i tak dalej. Zamknąłem oczy i no i potem się obudziłem po godzinie później. Ja już leżałem na ziemi z rozbitą głową i ten kabel normalnie był tam przerwany na tyczach. No i co czułeś, kiedy się ocknąłeś i uzmysłowiałeś sobie, że dalej żyjesz? Powiedzieć, że dostałem energii jakiejś. Jakoś tak, wiesz, że ktoś mi dał drugie życie. A ty jesteś daleko Boga? Czy blisko? Jak teraz masz relacje z Panem Bogiem? Kiedyś byłem bardzo blisko. Teraz to już.
Uważasz, że czymś sobie zasłużyłeś na to w życiu, że cię to spotkało? Nie. Powiem ci, że uważam, że popełniłem normalny błąd po prostu, że się da zmanipulować i... No głupki byłem, po prostu dałem się zmanipulować i tak to wyszło, no. Co nie wiedziałem wtedy, no ale to na całe moje życie zasłużyło. Jak przeliczyłem średnią jakąś, zakładając, że niedzielę miałeś wolną, to wychodzi, że miałeś ponad 4000 tych facetów. No, zgadza się, Patryk. Gdybym mógł cofnąć czas, to bym zmienił całe swoje życie. Naprawdę. Od tego momentu, jak mnie wtedy zabrali spod tego... z tej ulicy i wtedy jak powiem, to zmieniłbym wszystko. Bo to naprawdę zawrzało na całym moim życiu. A co w ogóle myślisz o procederze prostytucji płatnej miłości? Co myślisz o tych ludziach, którzy robią te rzeczy, że płacą za seks z kimś takim jak ty w tamtej sytuacji? Myślę, że są powinni. Naprawdę, myślę, że są po prostu nieuchylni. Czemu? Bo to są osoby, które jeszcze nie ma człowieka. Po prostu... Ja wchodziłem normalnie, kurczę, i wiesz, i byłem jak zabawka. To są w nich. Tak jak ktoś ma nie przyniósł umowu, ale tak, że ktoś po prostu ma nie może sobie ze mną robić, co chce. Nie patrzeć na uczucia, nie patrzeć na... na nic. I ty masz ile lat? No, teraz mam 36. I co takie masz oczy, takie podkrążone wory pod oczami? A, wiesz, coś nie gryzło bierze. Bo ty, kurde, wyglądasz naprawdę na chorowitego. Albo to jest kwestia depresji jakiejś tej ciężkiej, albo to jest kwestia tego, że rzeczywiście coś, kurde, od tych gości złapałeś, jakąś żółtaczkę albo chifa, albo coś jest, kurde, niemożliwe, że 4000 osób, kurwa, i nie masz, niczym cię nie zarazili. No ma HCV, no. To jest HCV, to jest żółtaczka, ta trójka, C? Typu C? Tak, dokładnie. No i co się z tym leczysz? Chodzisz na jakieś wizyty? No, leczysz się lekami, dietą. Jeżeli człowiek ma dietę normalnie i po prostu ma nie tam, no to będzie normalnie funkcjonować. A jaką dietę masz? Nie mogę jeść nic pieczonego, smażonego, ani nic takiego normalnie. Tam po prostu wszystko jest opakowane. Jeżeli chce się dobrze czuć, no to muszę to jeść. No a co to jest? Masz jeszcze jakieś objawy tego, osłabienie, coś i tak dalej, z cerą, z czymś, problemy jakieś? Tak. Mam zbę. Jeżeli jest biorę leków i... Jeżeli wiesz, tam nie wezmę leków, no, że jeżeli nie będę trzymał diety i nie będę brał leków, no nie? No to po prostu normalnie ten, no to... No będę senny, po prostu normalnie... Będę nie do życia, po prostu normalnie i tak dalej. Nie jestem w stanie tego normalnie funkcjonować normalnie, żeby. A jesteś w stanie z kimś współżyć bez prezerwatywy, czy to byś go zaraził też w ten sposób? No tak, no mogę go zarazić. Pokaż mi się. No jest. Bo ja uważam, że ty żeś z tego nie wyszedł i to dalej robisz. No tam dalej to robię. No się wiesz, że to nie robię dla pieniędzy. No, a czemu to robisz? Jeżeli potrzebuję normalnie pary, jeżeli zarobię jakąś parę do prawienia seksu i tak dalej, no to wtedy się po prostu umawiamy przez telefon. Wydamy. Pokaż się, bo ja cię nie widzę. Coś gdzieś schował ten telefon. No. No i po prostu normalnie wtedy się umawiamy normalnie i tam, no i się spotykamy. Ale
nie biorę tego żadnych pieniędzy, po prostu mam jak kanału, nie biorę z tego pieniędzy. No dobrze, ale wtedy facet ciebie rucha, tak? Bo ja sobie nie wyobrażam, że ty po tych przejściach... Ale są gej, którzy chcą normalnie, żeby facet mu tam zrobił laskę albo coś takiego. No i one za to biorą pieniądze, ja tego nie wyobrażam. Naprawdę. Dla mnie to psychicznie działa dobrze i... Co się, kurwa, w tych Niemczech stało, że chciałeś stamtąd spierdolić? Bo to musi być jakieś, kurwa, istotne wydarzenie. Nie ma chuja na Mariole, kurwa. Co się wydarzyło, że żeś postanowił, kurwa, stamtąd wyjebać lotkę? Wiesz co, może przez ten, nie wiem, ból, który poczułem, jak dalej normalnie od tych facetów. Po prostu miałem tego dość. Psychicznie miałem dość po prostu tego. No, ale jaki ból? To nie czułeś bólu przez 2 lata? Czułem i po prostu miałem tego dość w końcu. Że się przelała jakaś kropla goryczy, tak? No, dokładnie. Przelała się jakaś kropla goryczy, no nie płatygnowanie i po prostu miałem tego dość. Nie było jakiejś sytuacji drastycznej, że ci coś zrobili strasznego, co było gwoździem do trumny? No, wiesz co, mów, już nie ten, nie jąkaj się, no. Te poduszanie, po prostu moje, to wiesz, zakładanie tej jakiejś tam obroży normalnie, kurczę, i ciągniecie za tą smycz, no to już przelało gorycz, naprawdę normalnie, to już po prostu miałem tego dość. Ja już nie byłem w stanie po prostu tego robić. A co on zrobił jeszcze oprócz ciągnięcia cię na tej smyczy? No, za to wolny ból, kurczę, no, ciągnął mnie za jajka, po prostu, no, nie wiesz, ściskał mnie, po prostu, no, nie wiesz, no, bolało mi to zacznie. Czyli to był sadysta jakiś, tak? No, to był sadysta, naprawdę, to był sadysta. I on cię ruchał w trakcie tego duszenia? Tak, no i ci mówię, że mnie po prostu, no, ciągnął za jajka, nie? Czyli ciągnął, ściskał mi jajko. Płakałeś przy tym? No, poleciał mi parę łez. Powiem ci, że tak. No, on mnie brał od tyłu normalnie, ten po prostu wiesz, na wiaskanie. No. I ja tam założono. Łańcuszek normalnie ten i ciągnął mnie za tą moją głowę i po prostu normalnie ten. No i, no, ściskał, no. To jest tak, normalnie, ja to mówię w wojsku, normalnie kręcenie wola. Dosłownie, takie kręcenie wolami. Czy nie uważasz, że się mścisz na tych ludziach, którzy zarażają się od ciebie potencjalnie tym wirusem, mając poczucie, że w ten sposób po prostu się na nich odgrywasz, że skoro robią takie rzeczy, to niech poniosą za to karę? Chodzi ci o moją rzutaczkę, tak? Tak. No, w pewnym stopniu myślę, że tak. Lekko się staramy, jak normalnie jakoś tak uradować. No i co, zastanawiasz się, jak będzie ich życie wyglądało, kiedy się o tym dowiedzą, że się zarazili? Że może zmienią swoje postępowanie? Patryk, a czy oni się zastanawiają, jak wyglądało moje życie? No ale jak masz czasem poczucie satysfakcji w związku z tym, że sobie myślisz, że a dobrze ci tak, może się zarazisz i chuj? No Patryk, tak, normalnie ten po prostu normalnie mam tego satysfakcję, normalnie, że po prostu ten, skoro mi ktoś zrobił krzywdę, to ja też mu możemy zrobić krzywdę. To jest ich wybór, nie mój. No nie masz poczucia, że wymierzasz sprawiedliwość w ten sposób? Powiem ci, Patryk, że tak, w pewnym sensie tak. Po prostu normalnie ten, no... Jest to moja taka satysfakcja, normalnie ten, w cylice, że po prostu normalnie ten, ktoś mi zrobił krzywdę i... Po prostu mam, wiesz, wyjebana normalnie ten. No ale postrzegasz siebie jako sędziego, kata w tej sytuacji, jako sobie myślisz o tej sprawiedliwości? Wiesz, wiem o tym, że kogoś mogę zrazić, że mam swoją zutaczką i tak dalej, nie? Mhm. A to mnie było... To mnie ustawia, to jest prawie radość. Rozumnie. Po prostu mam twierdzę, że skoro ja zostanę skrzywdzony i tak dalej, no to... Skoro osoby normalnie
chcą być skrzywdzone, bo one się same to zgadzają, no to nie kłamają po prostu. No i teraz dochodzimy do rzeczy ultra ciekawej, bo czy prawdziwe jest stwierdzenie, skoro nie odczuwasz przyjemności z tego seksu teraz, że uprawiasz ten seks po to, żeby wymierzać sprawiedliwość takim samym potworom jak te, które cię skrzywdziły? Czy robisz to właściwie tylko po to? Chyba tak. Ja po prostu mam ten. Chciałbym normalnie żyć, normalnie funkcjonować i tak dalej, ale po prostu mam ten. Na razie tak nie potrafię. Znaczy nie potrafię. No, na razie tak nie potrafię żyć. I skoro nie czerpiesz z tego satysfakcji finansowej, nie czerpiesz satysfakcji seksualnej, no to czerpiesz tę satysfakcję wynikającą z faktu, że masz poczucie, że wymierzasz sprawiedliwość? Tak, dokładnie. Tak. No to akurat mnie się dzisiaj do mnie jedna prostytutka na mnie ze moich znajomych do mnie odezwała. No i po prostu mnie tamo. Jadę. Rucham normalnie, bo to słuchaj, ten. Ja nie mam tego żadnej sytuacji. Nic, po prostu. Nic, ja nie czuję miłości ani nic takiego normalnie, ten. Nie potrzebuję tego. Ja po prostu słuchaj, to robię, żeby się odreagować. A zachęcasz tych ludzi do tego, żeby cię wydymali bez gumy? Nie, oni sami są bez gumy. To jest. Przede wszystkim normalnie to jest taka normalnie propozycja, wiesz, że po prostu mnie to, że wracą bez gumy. No i co, jak ktoś ci proponuje bez gumy, to się zgadzasz z ochotą, bo wyobrażasz sobie, że Anusz się dzięki temu zarazi? No tak. Tak. A myślisz o sobie trochę jako seryjnym mordercy? Nie, w dzienniku nie zrobiłem. No wiesz co, no przez HCV jest chorobą śmiertelną według mojej wiedzy. No jeśli się po pierwsze z tym gdzieś tam, no nie wiem, nie jestem ekspertem, więc nie chcę pierdolić jakichś głupot, no ale mój znajomy umarł na to HCV, który przez jakiś czas to nosił, zarazili go bodajże w szpitalu. No i miał no, sytuację pogarszającą się i w końcu z tego powodu umarł, więc mam poczucie, że to jest jakaś tam bomba z opóźnionym zapłonem. Jest to choroba no, nieuleczalna i prowadząca w jakiejś tam perspektywie czasu do zgonu. No Patryk, tak, ale to jest, wiesz, ich sprawa. Ja tego nie proponuję. Oni sami nie godzą. No to skoro sami tego są, no to mają to, co na co sobie zasłużyli. No okej, okay, czyli masz poczucie sprawiedliwości. No tak. Odgrywania się za tą krzywdę, tak? Patryk, to nie jest tak normalnie, że po prostu mamy, że ja siedzę na jakiejś stronie internetowej, albo coś takiego normalnie i szuka takich osób. One same się zgłaszają do nas. Do mnie, do moich znajomych, po prostu tak, no nie? To skoro oni sami tego chcą, no to mają to, to ja przyszłam w życiu, no. Sami tego chcą, po prostu. To jest właśnie moje poczucie, moje sprawiedliwości. Że ja byłem po prostu manie krzywdzony przez tyle lat, no to skoro oni sami tego chcą, no to niech też zostaną skrzywdzeni, tyle. Ale myślę... No, to jest racja, no. Że to nie jest dobre. Że Pan Bóg na pewno by nie chciał, żebyś tak postępował i chciałby ciebie uzdrowić i spowodować, żebyś mógł normalnie żyć, mając jakąś tam pracę, ustabilizowaną sytuację w życiu i nie robić tego, bo w momencie, gdy to robisz ze świadomością, no to jest tak, jakbyś był po prostu seryjnym mordercą. Nie chciałbym żyć normalnie jak zwykły człowiek, normalnie i po prostu wiesz. Nie chciałbym tak żyć. Chciałbym z tym skończyć, z tym wszystkim normalnie i po prostu nie chciałbym normalnie żyć normalnie. A chciałbyś wrócić do Boga?
Dlaczego? Dlaczego chcę wrócić do Boga? Mhm. Bo się powiem normalnie, że po prostu nie ten, nie wiem. Jakoś pomaga mi to psychicznie. Wiesz, spowiedź. Pomaga mi po prostu modlitwa. No dobrze się z tym czuję, bo pozwanie to no i no chciałbym po prostu uczyć do Boga. A spowiadasz się z tego, co cię spotkało w tych Niemczech? Spowiadałeś się z tego, czy nie? Nie. Nie spowiadałem się z tego. Poza tym raz byłem normalnie tam dwa lata temu normalnie na odpowiedzi i po prostu ten, ale no, nie potrafiłem się z tego spowiadać. Tak, a wiesz, jaki jest jedyny grzech, którego Pan Jezus ci nie może przebaczyć? Nie. Taki, o którym nie chcesz mu powiedzieć. Jeśli mu o tym nie mówisz, to ci nie może tego wybaczyć. Jakbyś potrafił wcześniej, no bo jest to, chciałbyś tam posłowić, ale już nie potrafię.